Zdrowia, szczególnie dla zwolenników wolności wypowiedzi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce wolność wypowiedzi jest zawsze podkreślana i przywoływana i opowiadana i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy całe te prawo czy podejście prawne do wolności wypowiedzi, to jest do wolności słowa, no to jest takie, że jeżeli jest ograniczone tylko wtedy, kiedy intencją jest działalność, która spowoduje natychmiastowe, bezprawne akcje jakieś takie. Czyli jeżeli ktoś mówi, że chce zabić i robi, że zabije, no to jest bezpośrednie i takie najszybsze, tak? No ale jeżeli ktoś powie, że ktoś jest tam złodziejem, czy jest brzydki, czy kogoś obrazi tego rodzaju, czy jakiś rap muzyczny, wulgarny, no to jest okej. Jakaś pornografia humorystyczna też jest okej. Palenie flagi amerykańskiej też jest okej. Opublikowywanie papierów, nawet z Pentagonu, no to wszystko jest okej. Także, że jeżeli nie ma intencji takiej, że od razu na miejscu ktoś coś mówi i tam może nieprawnego się dziać, tak? No to wtedy jest ograniczenie. No ale takie opowiadanie czy uprzykrzanie kogoś, czy obrażanie kogoś, czy mówienie swojej opinii o kimś, no to jest wolność wypowiedzi. No i tak w zasadzie to już jest od pierwszej poprawki do Konstytucji. Troszeczkę 100 lat temu, właśnie teraz 100 lat temu mamy ten, pierwsza wojna światowa była, 11 listopada, no to powstanie tej w zasadzie Polski, tak, po 123 latach zaborów, no ale 11 listopada, no to podpisali porozumienie, no i wtedy cały ten układ europejski się zmienił, no ale wcześniej, przed listopadem, no to wojna jednak trwała, no i w Ameryce skazywano ludzi, dziennikarzy, polityków, ludzi, którzy rozwozili najróżniejsze ulotki, pamflety i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że oni osłabiali cały ten system rządowy, który starał się prowadzić, pomagać Europie w tej wojnie. Była taka sprawa Abrams względem Stanów Zjednoczonych. No i w tym skazaniu, no to w zasadzie zaczęło się to, że skazywali ludzi. No i taka idea, że może być coś powodem, szczególnie rząd, że rząd może mieć jakieś powody, jeżeli jest niebezpieczeństwo, takie widoczne i czyste niebezpieczeństwo dla rządu, że wskazane jest, żeby ograniczyć wolność wypowiedzi, no to państwo czy rząd ma rację. No, robili to socjaliści Był drugi przypadek, taki Schenck względem Stanów Zjednoczonych, no to on właśnie rozlepiał pamflety takie, czyli te ulotki na ulicach, żeby uciekać od poboru, no bo był pobór, no i tam rząd mówił, że trzeba walczyć dla dobra demokracji i tak dalej, że to się dzieje tam w Europie, żeby pomagać, no i socjaliści rozklejali, że nie powinni rozklejać. Drugi była Abrams właśnie, to te antywojenne ulotki. No jego grupa cała to krytykowała, Stany Zjednoczone za całe te zaangażowanie. No bo Ameryka pomagała, powiedzmy, białym, tak? Pomagała białym
przed rewolucją tą bolszewicką, no to była zwykła ta Rosja, no i później byli czerwoni Rosjanie, no i byli biali Rosjanie. No i czerwoni bolszewicy walczyli z białymi, no biali przegrali, ale Ameryka pomagała jednak tym antybolszewikom. Na socjaliści w Ameryce nakłaniali wszystkich do strajków, szczególnie w Nowym Jorku nakłaniali do strajku, no bo mówili, że wszyscy ci robotnicy, którzy pracują w Ameryce, no to pracują na to, żeby robić broń, która będzie używana przeciwko powiedzmy bolszewikom. No a socjaliści amerykańscy, no tak jak i dzisiaj, ciągle kochają właśnie bolszewików. Nic się nie zmieniło. Socjaliści, demokraci, no kochają bolszewików, kochają komunizm, mówią, że zrobią lepszy. No, czy zrobią lepszy, no to nie jest tak pewne, no bo nigdy się nie udało nikomu zrobić lepszego socjalizmu i komunizmu. No i wtedy też jeszcze w zasadzie za te ulotki, za te akcje wywrotowe, no to właśnie tak uznano. Sąd Najwyższy uznał, że to jest akt buntu, czy akcja wywrotowa z 1918 roku, no ale to polegało na tym, że ktokolwiek tam podpuszcza ludzi, czy podnieca, czy wprowadza w jakiś stan, że będą strajki w tym momencie, żeby opóźnić cały ten rządową pomoc dla Europy wojskową, no to jest w zasadzie bunt. No i nie da rady wykonać tego planu, który Ameryka miała dla pomocy Europy. No to była to zdrada i no i bunt, można powiedzieć. Nie wiadomo dlaczego oni tak, no politycznie to było skierowane politycznie, że tak rozdzielili to, że powiedzieli, że wolność słowa wolnością słowa, ale interesy rządu są interesami rządu. No wszystkie te skazania tych ludzi, tych socjalistów w Ameryce, no to były w zasadzie unieważnione w 1969 roku. No i w zasadzie, tak jak wspominałem, wolność słowa może się tylko zacząć w tym momencie, kiedy są bezpośrednie zagrożenie, że coś będzie nielegalnego. Także stąd biorą się te palenia tych flag i nikt nie ingeruje. No jest to dosyć, no można powiedzieć, dosyć wysoko postawiony ta poprzeczka, no ale dlatego właśnie Ameryka jest znana z wolności wypowiedzi, z wolności słowa, z wolności do słuchania słowa, tak samo jak i wolności do wypowiadania słowa. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. Piszcie, co tam uważacie, pytania, odpowiedzi, sugestie i do następnego codziennego filmiku.